Przejdziemy do drugiego pytania. Jakie miejsca z Biblii potwierdzają, że zbawienie jest nieutracalne? Czy mogę stracić życie wieczne z powodu kolejnych grzechów, jeśli już raz się nawróciłem? Czy są jakieś uczynki i grzechy, z powodu których narodzony na nowo człowiek może trafić na wieczne potępienie? Czy gdyby zabił kogoś, a nie wyzna tego przed śmiercią, to pójdzie do nieba? Jak rozumieć wiersz z pierwszego listu Jana 3,15? Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Czy jest w Słowie Bożym przykład osoby, która pójdzie do nieba, a wcześniej kogoś zabiła, nie wyznając tego? Zbawienia nie można utracić, ale można je porzucić. Czy to zdanie jest prawdziwe? Czy narodzone z Boga, zbawione dziecko Boże może porzucić zbawienie i jak je porzuci, to po śmierci pójdzie do piekła w ogień wiecznego potępienia? Jak należy rozumieć wiersz z 2 Tymoteusza 2,12 i zwrot, że Bóg może się nas zaprzeć? Ten wiersz mówi, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Ich denke, ich brauche das nicht zu übersetzen, das kann man ja alles sehen. Ne? Mein Sitznachbar sagte gerade, das sind ja 10 Fragen in einer, aber ich möchte jetzt nicht 10 Fragen beantworten, ich möchte mal versuchen, diese lange Frage in 3 Teile zu unterteilen. Das erste, kann man das Heil verlieren? Entschuldigung. Przed chwilą ktoś mi powiedział, że to jest 10 pytań w jednym, ale nie chcę na 10 odpowiadać, tylko na jedno i chciałbym to podzielić na 3 części. Also, die erste Frage, ist das Heil verlierbar? Po pierwsze, czy zbawienie jest utracalne? Und die Antwort lautet zu 100% nein. I odpowiedź brzmi w 100% nie. Ich möchte 2 Verse dazu vorlesen. 2 wiersze do tego. Beide aus dem Mund unseres Herrn selbst. Oba z ust naszego Pana. Johannes 5, Vers 24. Jana 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota, do życia. Und Kapitel 10, Vers 27 und 28. Bitte nur auf Polnisch lesen, die Deutschen können es bitte in der eigenen Bibel nachlesen. 10 rozdział, 27 i 8 wiersz. Obce głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i daję im żywot czy życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Wer lehrt, dass ein Gläubiger verloren gehen kann, macht den Herrn Jesus zu einem Lügner. Jeśli ktoś uczy, że zbawienie można utracić, ten czyni z Pana Jezusa kłamcę. Dann wurde zweitens die Frage gestellt, zuerst Johannes 3, Vers 15. Drugie pytanie jest Jana 3,15. Pierwszy list Jana 3,15. Und wir lesen bitte des Zusammenhangs wegen 1. Johannes 3, Vers 14 und 15. Bitte auf Polnisch lesen. I przeczytamy ze względu na kontekst 14 i 15 wiersz. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Wir müssen bedenken, dass Johannes immer ganz grundsätzlich schreibt. Musimy pamiętać, że Jan pisze zawsze tak zasadniczo. Er zeigt uns hier, was das Markenzeichen eines Kindes Gottes ist. On pokazuje nam tutaj cechę dziecka Bożego. Das ist Bruderliebe. To jest miłość do braci. Und er zeigt uns, was das Markenzeichen eines Ungläubigen ist. I pokazuje nam, jaką cechą jest, co cechuje niewierzącego. Er ist ein Hasser. On jest tym, który nienawidzi. Es geht also hier um etwas Grundsätzliches. A więc tutaj chodzi o takie rzeczy zasadnicze. Man erkennt den Gläubigen daran, dass er Liebe hat. Das ist sein Markenzeichen. Po tym się poznaje wierzącego, że on miłuje. To jest jego cecha, to jest jego coś, co go piętnuje, czy nacechowuje. Es geht also nicht darum, dass ein Gläubiger, der sich einmal seinem Bruder gegenüber hässlich verhält, gleich verloren geht. I to nie chodzi też o to, że brat, który się wobec drugiego brata źle zachował, że on już będzie zgubiony. Sondern ich wiederhole, es geht um grundsätzliche Kennzeichen. Ale tutaj jeszcze raz powtarzam, chodzi o cechę taką zasadniczą co do zasady. Dann zu der dritten Frage. Trzecie pytanie. Wenn man die Errettung nicht verlieren kann, kann man sie denn dann aufgeben? Czy jeśli nie można utracić zbawienia, to można je porzucić? Nein, das ist nicht möglich. Nie, to nie jest możliwe. Unsere Errettung ist im Herrn. Nasze zbawienie jest w Panu. Unser Leben ist verborgen in dem Christus bei Gott. Nasze życie jest ukryte w Chrystusie u Boga. Sind wir stärker als Gott? Czy jesteśmy mocniejsi od Boga? Sind wir stärker als der Herr? Jesteśmy mocniejsi od Pana? Können wir das Leben, das bei dem Herrn ist, wieder verlieren? Czy możemy utracić to życie, które jest u Pana? Das ist ausgeschlossen. To jest wykluczone. Und nur ganz kurz noch zu der Stelle in 1. Timotheus 2, Vers 12, die ja angeführt wird. Jeszcze bardzo krótko do 2 Tymoteusza 2,12, które tu jest przytoczone. In dieser Stelle geht es, soweit ich es verstehe, nicht um wahre Gläubige, sondern um christliche Bekenner. O ile ja się orientuję, to tutaj jest mowa o wyznawcach chrześcijaństwa, a nie o prawdziwych wierzących. Und das ist natürlich ein sehr ernster Gedanke. I to jest bardzo poważna myśl. Man kann ein Bekenntnis haben, można mieć wyznanie, aber es kann nicht echt sein. Ale to wyznanie może nie być szczere czy prawdziwe. Das Thema wird uns noch einmal, wenn wir über Saul nachdenken, die Frage, die kommt noch. I to będziemy się zajmować Saulem i tym się też zajmiemy. Der hat fromme Worte gesprochen, który wypowiadał pobożne słowa, aber er war kein echter. Ale on nie był szczery. Also ich fasse noch einmal zusammen. Ale więc podsumuję. Das Heil, wenn man es einmal hat, ist unverlierbar. Jeśli się raz zdobyło to zbawienie, czy uzyskało, nie można go utracić. Sonst wäre das Werk unseres Herrn am Kreuz nicht vollkommen vollbracht. Bo w przeciwnym razie dzieło naszego Pana na krzyżu nie byłoby doskonale dokonane. Przejdźmy do pytania, które było przed chwilą już wspomniane. Wir gehen jetzt zur Frage, die so gerade schon erwähnt wurde. Czy król Saul jest w niebie jako zbawiony, czy jest w piekle jako potępiony? Ich möchte dazu nur zwei Sätze sagen. Tylko dwa zdania do tego. Erstens, das letzte Wort darüber überlassen wir den Herrn. Po pierwsze, ostatnie słowo co do tego pozostawmy Panu. Er kennt die sein sind. Pan zna tych, którzy są Jego. Zweitens, po drugie, wenn wir die Geschichte von Saul lesen, jeśli przeczytamy historię Saula, dann finden wir, dass er sich selbst gesucht hat. To widzimy, że on szukał siebie samego, dass er nach außen ein frommes Bild abgeben wollte, że on na zewnątrz chciał dawać taki pobożny obraz, aber vergeblich suchen wir Wahrheit im Inneren. Ale daremnie będziemy szukali tej prawdy w jego wnętrzu. Ich persönlich sehe in Saul einen verlorenen. Ja osobiście widzę to tak, że Saul jest tym, który jest zgubiony. Aber das nimmt nichts davon weg, dass wir das letzte Urteil darüber dem Herrn überlassen. Ale to nic nie zmienia w tym, że ostatnią decyzję co do tego, czy ostatnie zdanie do tego zostawiamy Panu.